Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. To jest Onet Rano, wiem, Odeta Moro. Dziś porozmawiamy o tym, co wydarzy się o godzinie 11. O 11 kolejny protest. Protest związany z Lasami Państwowymi. Na ulicę wychodzą leśnicy tym razem. Ze mną pan Paweł Szypulski z Greenpeace Polska. Panie Pawle, Lasy Państwowe władają terenem porównywalnym, nieco mniejszym od Republiki Czeskiej. 25 tysięcy osób zatrudnionych jest w Lasach Państwowych. Średnia pensja około 10 tysięcy złotych. Niemało. Patrząc na ustawę i na to, po co są stworzone Lasy Państwowe, tak naprawdę to nie powinien być biznes, tylko to powinna być ochrona tego, co jest naszym wspólnym dobrem. Natomiast wy liczycie, patrzycie na ręce Lasom Państwowym i wiosną zaobserwowaliście, że dziennie wyjeżdża około 6 tysięcy tirów. Po prostu z materiałem na sprzedaż, z drewnem. Z materiałem, czyli z czym? Czyli ze ściętymi drzewami. Tak. Musimy być świadomi, to jest tak, że to jest liczba, którą trudno jest w ogóle zaakceptować i pojąć, że to się dzieje naprawdę. Ja, jak ją pierwszy raz zobaczyłem, to miałem tak, niemożliwe, to jest jakiś błąd. To no tak, ale jeżeli w Lasach Państwowych pracuje 25 tysięcy osób, średnia pensja to 10 tysięcy złotych. Coś no, robią. Coś robią. I potrzebują się utrzymać na tym poziomie i to, co robią, to jest wielkie wyrzynanie naszych polskich lasów. Tak jak pani powiedziała, to jest rozmiar prawie taki jak sąsiedni kraj, 1/3 naszego państwa. I Lasy Państwowe niestety przez ostatnie lata zachowują się tak, jakby były właścicielem tego terenu. Tymczasem one nie są właścicielem tego terenu. No właśnie, ja chciałam zacytować tu ustawę, bo ustawa Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe nie jest przedsiębiorstwem. Głównym celem jego działania ma być zachowanie i ochrona lasów ze względu na ich znaczenie przyrodnicze, klimatyczne i społeczne. Produkcja drewna jest ostatnim ustawowym celem. I tyle. Dokładnie tak. Lasy, a jest odwrotnie. Lasy Państwowe nie są firmą, wbrew temu, co próbują nam wmówić. Nie jest ich obowiązkiem generowanie zysku. Co więcej, nie są właścicielem polskich lasów. Właścicielem polskich jesteśmy lasów my. Są Polki i Polacy. Tak. I w ostatnich wyborach Polki i Polacy, widząc skalę tej destrukcji, skalę zniszczenia, do jakiej doprowadziło takie myślenie o polskich lasach jako fabryce desek, wybrali polityków, i to wszystkich partii, które teraz tworzą rząd, którzy otwarcie i bardzo głośno mówili: będziemy dążyć do zmiany, wyłączymy 1/5 polskich lasów z takiej właśnie agresywnej wycinki, którą widzimy. I to jest postulat tak ważny, że po tym, jak wybory się skończyły, poznaliśmy ich wynik, te partie były w stanie, im się jest bardzo trudno dogadać, jak wszyscy wiemy, tak, o wielu rzeczach, a tu byli w stanie się wszyscy dogadać. Wszyscy zgodni. Wszyscy zgodni i co więcej, jak patrzymy na umowę koalicyjną, to jest jedyny punkt w całej tej umowie koalicyjnej, gdzie jest jakaś liczba, jest konkret. 20% polskich lasów ma zostać objętych ochroną, ochroną, która spowoduje, że przestaniemy widzieć w nich taką destrukcję, jaką każdy z nas na własne oczy jest w stanie zobaczyć. Czy można powiedzieć, że to wszystko jest gospodarka rabunkowa? Ja nie wiem, czy gospodarka rabunkowa to jest dobry opis, ale to jest zniszczenie, które jest dotkliwe dla polskich ekosystemów, dla naszego wspaniałego dobra, jakim są polskie lasy, ale jeżeli, i dla nas jako ludzi. Jeżeli z czegoś korzystamy, to bardzo często równolegle musimy... prosta zasada. Coś dajesz, musisz, coś chcesz brać, musisz dać w zamian. Czy tutaj cokolwiek w zamian jest dawane? Czy... Nie, no to jest kompletnie nieadekwatne, co się dzieje. Znaczy w tym momencie mamy tak, że mamy lasy, które powinny pełnić bardzo wiele funkcji, prawda? Wśród nich oczywiście musimy zachować jakiś rozsądek i go przywrócić w ogóle do gospodarowania polskimi lasami. Też produkcja produktów z drewna i tak dalej. I oczywiście, i to cały czas będzie. Natomiast to jest jedyna rzecz, jaka się działa. Zarabianie pieniędzy, zarabianie gigantycznych pieniędzy, przerabianie właśnie drzew na deski. To jest jedyna rzecz, o której tak naprawdę leśnicy w ostatnich latach myśleli. Druga rzecz, o której myśleli, to jest wspieranie polityków przyjaznych im opcji. Tak. To jest rzecz, ale wszyscy wiemy, że lasy państwowe były sympatyzowały z jedną partią polityczną. One były agendą Solidarnej Polski. Przepraszam, tak, że ja aż tak ostro to nazwę, ale oni wydawali pieniądze, które zarabiali na wycince naszych drzew, naszych lasów, na sponsorowanie działań związanych z konkretną partią polityczną. I ludzie, którzy będą dzisiaj protestować w Warszawie, będą protestować w Warszawie w obronie tego. Oni nie przyjechali tutaj mówić: chcemy chronić polskie lasy, chcemy lepiej służyć obywatelom, chcemy lepiej służyć tym, którzy... Tylko nie chcemy zmian, bo jest nam dobrze. Nie chcemy zmian. Chcemy dalej robić to, co robimy. Chcemy dalej się uwłaszczać. Chcemy dalej de facto prywatyzować dla swoich własnych zysków nasze wspólne polskie lasy. I to jest to, co będą... No dobrze, ale proszę powiedzieć, bo po wyborach 15 października w Lasach Państwowych pojawiło się nowe kierownictwo. Rozumiem, że spotyka się, bo przypuszczam, że pan zna sytuację lepiej i jest pan bliżej. Sytuacja jest dosyć trudna i
raczej można ją określić jako, nie wiem, walkę z wiatrakami, bo te 25 tysięcy osób zatrudnionych nie chce żadnej zmiany, tak? Nie, to nie jest tak, że 25 tysięcy osób zatrudnionych nie chce żadnej zmiany. To są ludzie, którzy dzisiaj przyjadą. To nie są przedstawiciele całej społeczności polskich leśników. To są przedstawiciele tych leśników, którym było dobrze w poprzednim układzie. Którym było dobrze na takich zasadach, kiedy mogli dostawać prywatne apanaże z tego powodu, kiedy mogli się uwłaszczać na tym, co mamy wspólnie. Dosłownie parę dni temu, w ramach na skutek kontroli, które były w Lasach Państwowych prowadzone... Mówi pan o zawiadomieniach do prokuratury. Tak, jest ich 11. Jeden z związkowców ma postawione zarzuty po prostu działania na szkodę spółki, na szkodę Lasów Państwowych, nie spółki, bo to nie spółka. Tak. Wewnętrznie ten sposób myślenia. Na ogromną skalę. Więc to są obrońcy tego układu. To nie jest tak, że każdy leśnik w Polsce myśli tylko i wyłącznie o tym, jak wesprzeć skrajnie prawicowego polityka, czy przepraszam za język, ale się nachapać. Więc musimy pamiętać o tym, że to nie są wszyscy. To są ci, którzy chcą bronić tego, jak było. Problem polega na tym, że na przykład w ramach tych zmian, o których pani mówiła, chociażby w Szczecinie, pojawił się szef miejscowych Lasów Państwowych, który rozumiał kwestię ochrony, który chciał objąć, wsparł objęcie ochroną bardzo cennego, wspaniałego lasu, który tam się znajduje, Puszczy Bukowej. Tak. I został już odwołany z tego stanowiska. Dlaczego? To jest problem. No dlatego, że nie podobał się ten kierunek myślenia. I musimy pamiętać, kto jest tutaj zwierzchnikiem. Lasy Państwowe zarządzają naszymi lasami, ale szefostwo to jest ministerstwo. Tam jest władza i tam są ludzie, których my wspólnie wybraliśmy. Musimy o tym pamiętać. No dobrze, ale to jakie jest wyjście z tej sytuacji? Bo to wygląda trochę jak błędne koło, patrząc chociażby na taki Szczecin. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Wyjście jest takie, że po pierwsze musimy wszyscy pamiętać, że najważniejsza w kwestii zarządzania naszym wspólnym dobrem jest nasza wspólna wola, Polek i Polaków. Tak. Z badań wynika, że 2/3 z nas chce szybkiej realizacji tej obietnicy rządowej. Czyli pierwsza sprawa to jest powiedzieć sobie, przed nami proces zmiany. 20% polskich lasów ma zostać wyłączonych z tego modelu i trzeba wspólnie... I to już, dokładnie. Trzeba wspólnie ustalić, jak to zrobić i zrobić to w sposób odpowiedzialny i szybki. Tu nie ma dyskusji. Druga sprawa to jest to, że trzeba usiąść i to się wydarzyło. Ministerstwo zorganizowało wspólną naradę o lasach, do której byli przedstawiciele branży leśnej, branży drzewnej, organizacje pozarządowe zaproszeni. Można było powiedzieć, gdzie kto widzi. No dobrze, ale jak to zmienić sposób myślenia? Bo to też trzeba po drodze zmienić. Trzeba przypomnieć, że po pierwsze Lasy Państwowe to nie przedsiębiorstwo, tak jak tutaj już wspomnieliśmy. No i wracając do ustawy, głównym celem jest zachowanie i ochrona lasów. To jest proste. Tylko jak to myślenie wprowadzić w życie? To jest klarowne zadanie dla liderów Lasów Państwowych, dla szefostwa Lasów Państwowych, ponieważ... Bo to nawet te 20% nie jest, patrząc na treść ustawy... To nie jest tak, że 20%, a resztę wytniemy. Tak, dokładnie. Nie, to w ogóle tak nie działa. Tak. To jest tak, że wreszcie trzeba będzie prowadzić właśnie tę odpowiedzialną gospodarkę leśną, do której zobowiązuje Lasy Państwowe ustawa, a która nie była czymś, co widzieliśmy przez ostatnie lata. I jak to zrobić? To akurat w przypadku hierarchicznej organizacji, jako są Lasy Państwowe, które mają swoich szefów, jest dość proste. To jest zadanie szefów tej instytucji. To nie jest zadanie moje, to nie jest zadanie pani, to nie jest zadanie każdego z nas, żeby uświadomić leśnikom, że nie są właścicielami tych terenów i nie mogą sobie robić na nich, co chcą. Jest ustawa, która mówi, co mają robić. Jest wola osób, które wybrały władzę, która chce zmiany. I to jest to, co mają robić. To, że muszą zrozumieć, że ta zmiana nadeszła, to naprawdę jest tylko i wyłącznie ich problem. Im szybciej przestaną żyć w jakimś takim zamkniętym, zaklętym kręgu swojego poczucia własnej wszechwiedzy i tym, że mogą robić tam cokolwiek, tym lepiej i łatwiej dla nich. Bo leśnicy w Polsce swego czasu to była jedna z instytucji, która była szanowana najbardziej w tym kraju. Mówiło się o honorze munduru, o godności leśnika i tak dalej. To, co robili przez ostatnie lata, spowodowało totalny upadek zaufania do tych ludzi. To jest w ich interesie. Tak. Zacząć słuchać nas, zwykłych obywateli i obywatelek i razem, wspólnie zacząć zmieniać i chronić polskie lasy. Proszę powiedzieć, co dalej, bo mamy tych 11 zawiadomień do prokuratury. One, przypuszczam, otworzą pewną puszkę Pandory i pokażą, co dokładnie bliżej nam, Polakom, działo się w lasach przez ostatnie lata. Poznamy bliżej sprawy, poznamy bliżej problemy. No, ale też chcielibyśmy, żeby jednak ta
droga, patrząc na nasze lasy, żeby wszystko wróciło na właściwe tory? Czy tutaj są jeszcze jakieś zagrożenia na trasie? No są ogromne zagrożenia, bo proces realizacji tej obietnicy, którą złożył rząd, 20%, to jest proces naprawdę głębokiej zmiany. I ludzie tacy jak ci, którzy przyjadą dzisiaj protestować do Warszawy, będą próbować go podważać cały czas i będą go próbować... Ale premier tu zadeklarował naprawdę takie bardzo osobiste wsparcie. To się nie dzieje na razie. Premier zadeklarował to, mówił o tym w swoim expose, było widać, że to był ważny problem i na razie niestety pozostawił Ministerstwo Klimatu i Środowiska samo sobie, a wprowadzenie tak głębokiej zmiany to jest naprawdę poważny proces i ministerstwo powinno mieć pełne wsparcie pana premiera, który jest w stanie powiedzieć, tak, będziecie mieli wsparcie też innych resortów, które są potrzebne do wprowadzenia takiej zmiany, bo mówimy naprawdę o czymś, co wpłynie na gospodarkę. Dobrze wpłynie, to jest słuszna zmiana, ale wpłynie. Dlatego trzeba zadbać o to, żeby wraz z tymi kolejnymi zmianami zadbać na przykład o ludzi, którzy pracują w miejscach, gdzie sposób pracy wokół lasów będzie się zmieniał. I to trzeba zrobić. Najbardziej. To jest absolutnie niezbędne. Bo leśnicy po drodze też straszą bezrobociem, tak? Tylko jak rozmawiamy o średniej pensji 10 tysięcy złotych przez ostatnich parę lat, to myślę, że ktoś na to bezrobocie jest gotowy, chociaż nie oceniam. Ja się o leśników nie martwię tak bardzo, szczerze mówiąc. Musimy pamiętać o tym, że w tym momencie mamy układ, w którym w lasach państwowych pracuje pewna grupa ludzi, ale w samych lasach, na przykład przy wycince, pracuje zupełnie kto inny. To są pracownicy zakładów usług leśnych, które są wyzyskiwane przez Lasy Państwowe. To nie jest tak, że mamy świetnie opłacanych specjalistów, którzy potem wycinają ten las. Nie, mamy świetnie opłacanych specjalistów, którzy wykorzystują innych ludzi, nie dbają o ich bezpieczeństwo, nie płacą im odpowiednio i o tych ludzi trzeba zadbać. A proszę powiedzieć, bo w wielu informacjach, artykułach i tekstach dotyczących Lasów Państwowych pojawiają się oni, czyli baronowie. Jest taka lista baronów? Problem jest taki, że mogłoby nie starczyć porządnej książki na tą listę. Mamy tak, że jak sobie spojrzymy na chociażby te zawiadomienia, o których pani mówiła, na praktykę ostatnich lat, to można zmieniać nazwiska, wymienić konkretnych ludzi, którzy odnosili finansowe korzyści ze stanowisk, na których byli, z pewnych specjalnych przywilejów, które mają pracownicy Lasów Państwowych i ich nadużywali. To jest jedno. Ale drugie to jest to, że jeżdżąc po Polsce, jeżdżąc często w części naszego kraju, które są naprawdę ubogie, możemy zobaczyć, jak wyglądają siedziby Lasów Państwowych, jakimi samochodami jeżdżą leśniczowie i nadleśniczowie. Naprawdę to nie jest mała grupa i to są ludzie, którzy właśnie się na naszym wspólnym dobrze de facto uwłaszczają. To, że to fizycznie jest, prawnie jest własność Lasów Państwowych. Oni korzystają, robią ogromne finansowe korzyści na czymś, co jest nasze i co jest potrzebne nam do tego, żebyśmy mogli tam odpoczywać, żebyśmy mogli się cieszyć i być dumni z tego, że mamy w Polsce tak wspaniałą przyrodę. No właśnie. Paweł Szypulski, Greenpeace Polska. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. O 11:00 protest. Zobaczymy, jak frekwencja i jakie efekty. I do zobaczenia w jakimś pięknym lesie na spacerze. Dziękuję. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Trzymajcie się ciepło i miłego weekendu wam życzę. Do zobaczenia.